Ja tam mamy Karola na... No ja nie wiem, czy na Viva.pl możemy takie pokazywać. Nie pokażemy. Proszę Państwa, czegoś Państwu nie pokażemy, ale już się z Julką widzimy od kilku sekund i nie mogę się na Ciebie napatrzeć. Jestem bardzo ciekawy, czy w tej kreacji jest też trochę Ciebie, jak bardzo ważne było Twoje zdanie, byś dobrze się czuła. Mnóstwo jest mnie, przede wszystkim Aga projektowała, Agnieszka Macieja projektowała tę kreację z myślą o mnie i trochę takiej mojej sytuacji życiowej plus jej sytuacji życiowej i to gdzieś tam fajnie się zazębiło i ta kreacja stricte powstała z myślą o mnie, z tego co wiem i wierzę w to. Sytuacja życiowa, sytuacja nieżyciowa, jakbyśmy mogli nazwać, o jakich elementach mówimy, bo pewnie nie wszyscy te szczegóły widzą. Wiesz co, to jest troszeczkę, powiedzmy sobie, prosta, bardzo kobieca, na troszeczkę księżniczkowata forma, która jednak ma właśnie takie detale w postaci krwiobiegu. Czyli tętniącego życia, życia budzącego się na nowo. Dzisiaj jest impreza w klimacie art, więc tutaj też są rysunki, tak jak Agnieszka rysuje, bo ona teraz planuje wrócić więcej do rysowania, do malowania. Tutaj właśnie ta linia nitki jest również poprowadzona niczym właśnie taka kreska na rysunku. A jeden rysunek, ten, którego Państwu nie pokażemy z tyłu, co przedstawia? Serce. I jest to serce na leginsach. Z tyłu, czego nie pokażę, jest również z tyłu na sukience w dosyć strategicznym miejscu. Natomiast tutaj mamy piękny, wyszywany napis Love. To wszystko tutaj pięknie się komponuje w taką całość, jest bardzo nieoczywiste, co mi się niesamowicie podoba, chciałam przekląć, niesamowicie podoba i trzeba po prostu tak przypatrzeć i tak rozwiać tę suknię, żeby było to bardziej czytelne. Miłość w sukni, miłość na sukni, miłość też w głowie? Miejmy nadzieję, dużo fajnego czasu. Bo po prostu o to pytam, bo też Ci tego bardzo dobrze życzę. Wszyscy wiemy, jaka była ta sytuacja. Też sobie tak myślałem, czy Ty w związku z tym wszystkim w ogóle jesteś gotowa na takie imprezy. Na te spotkania z dziennikarzami, gdzie może ode mnie tak bezpośrednio nigdy to nie padnie, ale tam są jeszcze różne inne redakcje i te pytania mogą być różne. Jaka jest Twoja gotowość? Wiesz co, bardzo dużo tego typu, już nie takich, tak, ale cały czas się pojawiają jakieś imprezy, nawet i kilkadziennie ich się odbywa. Nie chodzę praktycznie na żadne, a tutaj naprawdę moja wieloletnia kumpela Agnieszka Macieja, która naprawdę w ważnych momentach mojej życia się gdzieś pojawia, tak samo teraz się pojawiła. No ja nie mogłam jej odmówić, kiedy zapytała się, czy po prostu będę jej muzą. No, także tutaj jestem, Aga tam stoi dla Ciebie. Masz w głowie jakieś takie zasady, że gdy to będą jeszcze właśnie inne rozmowy, to po prostu jest pewien klucz, który Ty przyjmujesz, bo nie chcesz siebie ranić, bo nie chcesz mówić o pewnych sprawach, a może właśnie po prostu w głowie wcześniej przygotowuje się jakieś szablony, tak żeby uciąć rozmowę? Żeby uciąć rozmowę, po prostu wystarczy powiedzieć, nie chcę rozmawiać na ten temat i zależy od kalibru i zestawu pytań, może użyję tego sformułowania. Natomiast dzisiaj jestem tutaj raczej w innym temacie. Ty bardzo piękne pytania mi to zadawałeś, więc mam nadzieję, że większość dziennikarzy też właśnie w tę stronę pójdzie. A zawsze umiałaś powiedzieć nie właśnie w takich sytuacjach? Czy tego trzeba było się nauczyć? I umiano Cię ciągnąć za język? Umiano mnie ciągnąć za język. To też są nietypowe warunki. To jest hałas czasami. Jest tak głośno, że człowiek nie słyszy tego, co sam mówi. Nie słyszy własnych myśli. Tutaj się czuję komfortowo z Tobą w tym momencie. Ale nie, wiesz co? Czasami są takie pytania tak sformułowane, że no człowiek jednak popuści wodze fantazji albo po prostu język ten się weźmie i rozplącze, ale nie, dzisiaj nie planuję.